Słuchajcie wszyscy. Jestem w punkcie zbornym. Czas uratować Betę i Gaję. Rozumiem, Aloy. Jesteśmy w drodze. Aloy. Gdzie pozostali? Zaraz za nami. Pan Jajogłowy nie mógł znieść podróży w gromadzie. Wszyscy są? To zaczynamy. Tunel. Pradawna droga ucieczki ze starych ruin na wyspie. Kiedy odkryłam, że prowadzą cały czas pod wodą, to uznałam, że przydadzą się w sytuacji takiej jak ta. Dlatego ukryłam to przed resztą. Idziemy? Szkoda, że nie ma mniej cuchnącej drogi, żeby dostać się do bazy. Zgoda. Oto wieża startowa. Plac nie pozwala się dobrze ukryć, więc jedyna droga wiedzie tamtędy. Na straży będą drony widma. Co gorsze, posiłki mogą dołączyć z hangarów. Dobrze. Alva, Kotalo, do roboty. Dokąd idą? W ważne miejsce. Erend, idziemy. A wy czekajcie wyżej, na wszelki wypadek. Myślę, że to dobra taktyka. A co ona zrobi? Niedaleko są czujniki. Gdy się tam włamię, zakłócę sieć i pozwolę uniknąć wykrycia. Ale nie na długo. No to zaczynajmy. Jeszcze jedno. Połącz mnie proszę z Betą. Sam dźwięk. Aloy. Czekaj. Idziemy po ciebie. Wiesz, co masz robić. O ile ty także, Aloy. Spokojnie. Do zobaczenia. Uważaj. Idziemy. Idź do wieży startowej. Ja zrobię, co się da, by ukryć naszą obecność. Uważaj, Aloy. To widma. Towarzystwo. Za mną. Tym się zajmuję. Ogień tu nie pomoże. Patrz, jak to się rozpuszcza. Tak szybciej je rozwalisz. Aloy, amunicja! Rozwal to na kawałki! Chyba ich mamy. Dobra robota. Chyba masz rację. Znalazłaś coś? Tak.
Trzeba się ruszać. Co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, Alva i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. Strasznie tu jest. Nie martw się, obronię cię. Chciałbym tak szybować. No to znajdę sobie inną drogę. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci się przydać. Kolejne widmo. Walcz albo odpuść. Wybieraj. Właściwa amunicja na właściwą maszynę. W tym wypadku plazma. Uważaj na oczy! To nie piwo, ale niech będzie. Atakują Aloy! Kryj ją! Strzelam! Zabiłaś słaby punkt. Chyba zapewnia nam wsparcie ogniowe. Zo chyba nieźle strzela. Lepiej niż Oseram. Zmęczony? Tak. Ale to jakieś dziwne. Przecinek pną, czy działa? Zrobione. Te widma to dobra zabawa. Zajmiemy się tym, Aloy. Ruszaj! Słuchło burza ptaka pozwoli pokonać szczelinę. Nie znoszę burzoptaków, ale martwy może być przydatny. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O, ta. Dobre czasy. Więcej widm. Zaatakuję razem z tobą. Cała oszwaniona! Jest zamrożona! Żyj długo i pozabijaj swoich wrogów. O! Aż stąd słyszałem to puknięcie. Aloy, dla ciebie! Kto następny? Wyszczerpmy trochę metalu. Ostatniego.
czekam na ciebie. Roztrzaskaj te maszyny. To jest rozmowa. To chyba wszystkie. Przynajmniej tutaj. Chodźmy dalej. Dobre łupy? Troszeczkę. Tędy, po tej skale. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Widzę drogę. Nie zatrzymuj się. Szybciej się nie da. W porządku? Tak jakby. Reszta raczej kontroluje sytuację. Dam jej radę. Więcej niż zdołamy pokonać. No pewnie. Tego teraz nie dotknę. To ich zabolało. Gotowe. Chodź. Po kamieniu. Aloy, jesteśmy salwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Alva i Kotalo wykonali zadanie. Pora na betę. Aloy, chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz dla powstrzymania tych chwili, tym lepiej zrób to teraz. Ja niczego nie zrobię. Tylko Beta. Dajmy jej trochę czasu. Czasu, którego nie mamy. Dawaj, Beto, dawaj, dawaj. Co to jest? Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście Becie wpuścić Hefajstosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. I może tworzyć maszyny, kiedy tylko chce. Do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hefajstos uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy to. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla.
Aloy, jeżeli nie przeżyjemy, wiedz, że żałuję jednego. Czego dokładnie? Całego tego wspinania. Z tej dużej skały moglibyśmy zrobić most na drugą stronę. Jasne. Nie wszystkie widma walczą z naszymi maszynami. Nie, bo inaczej byłoby łatwo i prosto. Plazma! Walnij ją plazmą! Traf! No i Whistle walczą z kolejnym widmem. Chyba sobie poradzą. Rozwalmy te maszyny! Patrz, jak to się rozpuszcza! Niedobrze. Muszę walczyć, odzyskać wy... Chodź, zachodzi. Co tam masz? Tylko części. Tędy. Wielki skok. Na prawo chyba. A teraz w lewo. Dotrzesz do wieży startowej przez hangar przed tobą. Niedługo tam dołączę. Hangar jest w złym stanie, ale widzę wejście. Szybko, Aloy! Kolejna! Na krew dziesiątki! Tylko tego teraz nie dotknij. To był jej kapu! Mogę walczyć. Aloy, to dla ciebie. Teraz zajmę się tobą. Dobra robota. Chodźmy. Tutaj, Aloy. Spójrzcie na ten cały kosmiczny sprzęt. No dalej, chodź! Tędy, demonie! To śmierć, którą mi obiecano. Dalej!
Niech Regala powróci w pokoju do cyklu. Błagam. Ona nie dbała o pokój. Przynajmniej zginęła na własnych warunkach. Nie była marionetką. W zapomnieniu wszyscy są równi. No nieźle. Jesteś pewien, że nie jesteś Zenitą? Aloy, było gorąco, ale Kotalo doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać. Prawie jesteśmy w wieży. Teraz wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą Zenici! Zdejmiesz ich osłony, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. To bez sensu! Nie możesz nas zranić! Zrozum. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca na stałe. A, jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! Czy mamy się was bać? Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. To wytniemy sobie drogę! Gotowi? Ruszaj na górę, chroń Gaję. Gerard jest mój. Do boju! Muszę dostać się na szczyt wieży, a potem uwolnić Betę. Aloy, u nas! Gień maszynowe ścierwo! Wybacz, u nas wszystko gra, o ile Alva się pośpieszy! Już prawie weszłam do sieci! Zróbcie, co możecie! Dobrze, winda. Obiecujące.
No! Mamy niedokończone porachunki, dziewczynko. Nawet nie potrzebuję tarczy, by cię zabić. Wierz mi, pożałujesz, że jej nie masz. Prawie zapomniałem, jak to jest czuć ból. To dopiero zabawa. Co? Wszystko gra? Z czasem. Będzie. Ruszaj. Ratuj siostrę. Dołączę do reszty i sprawdzę, czy wszyscy są cali. Maszyny i widma praktycznie całkowicie się powybijały. Co to było? Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę iść. Prawie go mam. Tam na dole? W większości. Musimy się pozbyć ostatnich widm. A Zenici? Nie żyją, jak sądzę. Zoo powiedziała, że dorwała się Rika. Świetnie. Tak. Dzięki. Zostali chyba tylko Tilda i Gerard. Aloy, jesteś tam? Posłuchaj, dostałam się do sieci, ale tylko na chwilę. Potem mnie wykopało. Znalazłam trochę planów lotu i tras. Zupełnie jakby Zenici zamierzali opuścić Ziemię. To nie ma sensu. Wiem, ale to nie wszystko. W plikach, które znalazłam, było mnóstwo wzmianek o jakimś Nemesis. Czymkolwiek to jest, Zenici się tego boją. Alva? Alva! Co tu się dzieje? Może Beta będzie wiedziała. O ile nic jej nie jest.
jestem. Już idę, Beta.